B-1 Belancer to amerykański bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu o zmiennej geometrii skrzydeł. Skonstruowany został przez Rockwell International, a pełną zdolność operacyjną osiągnął 1 października 1986 roku. Właśnie tę maszynę weźmiemy dzisiaj pod lupę w twardym resecie. Wraz z maszynami B-52 Stratofortress oraz B-2 Spirit stanowi trzon amerykańskiego lotnictwa bombowego. Samolot ten jest znany i ceniony głównie ze względu na swoją ładowność oraz zasięg. Może zabrać na akcję 60 tysięcy kilogramów bomb, a jego zasięg wynosi 12 tysięcy kilometrów. Do tego B-1 Belancer jest bardzo wszechstronny. Może zabrać na pokład zarówno uzbrojenie konwencjonalne, jądrowe, jak i rakietowe. W komorach bombowych oraz podwieszane. Skrzydła samolotu mogą być ustawiane pod kątami 15, 25, 45, 55 i 67,7 stopnia. Podczas startu dla zwiększenia siły nośnej oraz na dużych wysokościach w celu zmniejszenia spalania skrzydła są rozkładane. Składa się je dla obniżenia oporów aerodynamicznych przy dużych prędkościach. B-1 Belancer jest pokryty materiałem pochłaniającym promieniowanie radarowe, co sprawia, że jego wykrywalność znacznie zmalała w porównaniu do podobnej wielkości bombowca B-52. Obecnie w użyciu znajduje się ponad 60 maszyn. Były one używane m.in. podczas konfliktów w byłej Jugosławii, Afganistanie i Iraku. Planuje się, że będą służyć w armii USA nawet do 2040 roku. I to wszystko na dzisiaj w ciekawostkach twardego resetu. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Tym razem na tapetę wziąłem jedne z najdroższych i najbardziej zaawansowanych technologicznie sprzętów, czyli Parrot Zig 2. Czy ten sprzęt, telefon, który budzi skrajnie sprzeczne emocje, telefon, który jest koszmarnie drogi, czyli iPhone 6.